wolę wypełnienia uchwał kongresu zamanifestowała 100-tysięczna rzesza mieszkańców Warszawy przybyłych przed gmach Politechniki w ostatnim dniu obrad. Prezydium Kongresu z Bolesławem Bierutem i Józefem Cyrankiewiczem na czele. W przemówieniu swym Bolesław Bierut stwierdził, że PZPR wychodzi z tego kongresu jako wielka, niezwyciężona siła, jako wódz, który poprowadzi masy pracujące Polski do coraz lepszych warunków życia, do budowy fundamentów socjalizmu.